Czy warto, abyś starał się do policji po raz kolejny, kiedy poprzednio uwaliłeś multiego, ale czułeś, że nie było to sprawiedliwe, że psycholog albo się na Ciebie uwziął, a przynajmniej zależało to od jego widzimisię. I opowiem to na przykładzie studenta mojej elitarnej. Nazwijmy go Robert, chociaż nie jest to jego prawdziwe imię, ale ze względów prywatności no nie mogę tak pochwalić się totalnie moimi Elitarnymi po nazwisku. I otóż ten Robert odezwał się do mnie gdzieś koło 2016. Przez rok korzystał aktywnie z materiałów darmowych i jedyne obawy, jakie miał, a mailowaliśmy sobie troszeczkę, to yy, że raz nie przystąpił do wyznaczonego terminu Multiego i zrezygnował z całej rekrutacji oraz że jego zawód w ogóle był w policji niepotrzebny, także. Na pewno zapotrzebowania na tą profesję nie było. Ale swoją drogą w tej branży, której by miał pracować, również tam absolwentów tej szkoły za bardzo nie chcą. I, I dołączył do grupy gdzieś przed wakacjami 2017. Znowu aktywnie uczestniczy w szkoleniu elitarnych. I jeżeli masz dobrą pamięć lub jesteś weteranem, to pewnie pamiętasz, że we wrześniu 2017 wszedł nowy multi. No i Robert zdawał dwa dni przed. Zresztą uczciwie powiem no za moją namową, bo stary multi miałem obcykany w prawo, w lewo, a o nowym nikt niczego nie wiedział, nawet psycholodzy, i podszedł natomiast wrażenia miał fatalne. Tu zacytuję ci co mi napisał psycholog, zupełnie obojętny, nie dał mi do zrozumienia, jaki będzie wynik, zrzucił wszystko na wynik testu w komputerze, powiedział, abym cierpliwie czekał. Średnio był zainteresowany rozmową, pomimo że odpowiadałem płynnie, a nawet zarzucił mi gadulstwo. No, mija parę dni, a w zasadzie tygodni, złowieszczy list, wynik negatywny. I oczywiście wątpliwości, czy się starać we wrześniu 2018. Również Robert nie był pewien, czy ma zmieniać komendę. A uczciwie też powiem, że jest to komenda, w której jest najwięcej kandydatów na jedno miejsce w całej Polsce i wyniki są najwyższe. Jest to jedyna komenda, w której jest taki prawdziwy selekcyjny ranking. Na marginesie tego wszystkiego, y, psycholodzy tuż przed zmianą Multiego mieli wszystko i wszystkich w głębokim poważaniu. Nie powiem, że w D, prawda? Czyli w czterech literach. Y, jak ktoś się coś tam pytał, zwalano wyniki na komputer. Oczywiście było to totalną bzdurą, bo stary MS już wypłynął i był tak rozpracowany, nawet nie przeze mnie, ale znaczy najpierw był rozpracowany przeze mnie, a potem wszyscy to jakoś tak wrzucili do swoich materiałów, i nawet nie mój student wiedział, jak pisał, jakiego się mniej więcej spodziewać w wyniku skąpa. Jeżeli oglądałeś filmik z innego mojego kanału, to wiesz, że w tym czasie uwalono mi pod rząd aż siedmiu studentów elitarnej. Yy, już po trzecim czułem pismo nosem, że za kulisami działo się coś złego. No, po tym siódmym wspaniałym to czułem się, jakby mi ktoś dosłownie wsadził jakiegoś ołówka, prawda, czy nieociosanego kija, takiego w cztery litery zdrowo nim tam yy, poobracał. Nawet yy, centralnie na grupie rozważałem zawieszenie szkoleń. Ale szczęśliwie yy, moi studenci mnie nie zawiedli, i tak zwani liderzy konwersacji w grupie odwiedli mnie od tego yy, pomysłu. Po prostu zrozumieli, że było jak było, były jakieś przejściowe trudności. Kolega Robert odzywa się w październiku 2018, ale już po zaliczeniu TWO i TSF. Powie powiedział, że w międzyczasie spotkał się osobiście z innym członkiem elitarnej, ale taki, który zdał jako jeden z najlepszych w tej komendzie i zaczął go motywować do podejścia tam, gdzie poprzednio, bez kombinacji, tam powiedzmy do Krakowa czy do innej komendy, gdzie jest łatwiej, prawda? Tylko tam, gdzie mu pasuje ze względu na miejsce zamiesz zamieszkania. No, poniekąd miejsce zamieszkania <t> też. Oczywiście podchodzi do kolejnego MS-u i po kolejnym multimłyn w głowie, dużo większy niż poprzednio. Czuję, że było mało punktów ze zdjęć i historyjek, natomiast za parę dni nie listonosz, tylko telefon okazuje się, że zdał na 40 parę punktów. Rozmowa kwalifikacyjna również super, ale obcinają mu tylko 5 punktów za niepotrzebny nikomu Zawód. Wprawdzie sobie tam jakoś zracjonalizował ten zawód w policji, ale oni parli na niego, co będzie, jeżeli tego zawodu nie dostaniesz, prawda? Bo niestety yy, w całej policji powiedzmy, w całym województwie potrzeba 2-3-4 takie osoby, a nie więcej. Natomiast yy, gdyby nie to, nie, te, nie ta obcinka, to byłby w pierwszej trójce na podium miał prawie 190 punktów, i generalnie y, przygotował się bardzo solidnie, ale y, dużo mniej włożył wysiłku niż za poprzednim razem, a mimo wszystko super wynik, prawda? I y, mógłby się zastanawiać, gdzie tutaj jest przyczyna. No, i proste, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, prawda? Tak, jak sobie siedzę, jak, jak sobie, sobie siedzę tutaj, to inaczej widzę, jak sobie siedzę tutaj, to widzę też inaczej. I, i po pierwsze, psycholodzy według mojej. Opinii przeprowadzili jakiś włoski strajk, być może to była jakaś przygrywka już do tego strajku. Nie tyle strajku, prawda, co protestu zwolnieniowego yy, całej policji później, i nie było wtedy ludzkiej mocy, abyś przeszedł Multiego w połowie 2017. Jeżeli przeszedłeś, yy, to jesteś yy, jakimś szczególnym wyjątkiem, który potwierdza moją. Regułę. Natomiast potem zmieniono zasady. W policji oczywiście zaczęło brakować kandydatów, których, których łaskawie wyrzucili yy, na końcówce starego Multiego. I wyniki z kompa zaczęły być weryfikowane w centrali, czyli to, co czasami słyszysz, że wyniki muszą pójść do Warszawy. Mówi ci psycholog po Multim, to chyba one rzeczywiście idą. I przynajmniej w centrala ma wgląd, jak ten komputer wyszedł. Bo jak wyszła rozmowa, to wie tylko psycholog. I co się okazuje, że ten mój gość jest nagle najlepszy, słońce Peru, czy tam jakie inne y, pozytywne określenia o nim byś nie powiedział. Natomiast. Yy, no, tak po prostu takie jest życie. Musisz zrozumieć, że w policji, u psychologów, a później ty, jak będziesz pracował, jest tak zwana uznaniówka. Możesz dać mandat, możesz dać tylko upomnienie, możesz przepuścić gościa na multim, a możesz nie przepuścić. Natomiast wniosek dla ciebie jest w sumie prosty. Jeżeli od zawsze byłeś zainteresowany, Inspirowany formacją mundurową, jaką jest policja. Oprócz tego, powiedzmy, interesujesz się kryminalistyką, do tego jeszcze zainwestowałeś w siebie wcześniej, na przykład być może jesteś studentem wyższej szkoły policji w Szczytnie, to tak łatwo nie odpuszczaj. No jest chwila załamania, natomiast powinieneś sobie dać moment wytchnienia po tej pierwszej porażce, a potem otoczyć się podobnie myślącymi ludźmi i podejść. Po raz kolejny. I tak samo ja nie zrezygnowałem ze swoich szkoleń, ale było to uczciwie mówiąc pod wpływem studentów mojej grupy. Ci, którzy wtedy aktywnie działali, to wiedzą i znają yy, tych studentów, którzy zrozumieli, że był to dla mnie i dla nich jakiś gorszy okres. Także w tej chwili dostanie się do policji jest łatwiejsze niż myślisz. Natomiast, jeżeli ty jesteś osobą podchodzącą po raz kolejny, ale czujesz, że y, podszedłeś, zostałeś uwalony trochę niezasłużenie, ale y, klepnij się w to serce, uderz się w serce, że nie jesteś słabeuszem, który stęka, kwęka, nie wie co ma powiedzieć, to lepszego okresu do policji Miał nie będziesz, ponieważ dostanie się do firmy jest łatwiejsze w tej chwili niż myślisz. I opisz to w komentarzu do tego wideo, jak ci poszło, jeżeli jesteś takim, który zdał po raz kolejny. Kiedyś było kiepsko, specjalnie się tam przygotowałeś lub nie przygotowałeś na następne multi, a tutaj jest nagle wszystko ok.